Dzień dobry, Anna Lechowska, Fundacja Przemocni. Ten film będzie o wykorzystaniu takiego narzędzia jak analiza SWOT do rozwiązywania problemów, do planowania rozwiązania problemu. Kiedy mamy rozwiązać jakiś problem, to należy go rozpisać w ogóle na części pierwsze, rozdzielić na części pierwsze, tak? Na rzeczy, żeby problemem, wyzwaniem, zadaniem były rzeczy, na które mamy wpływ, w ogóle możemy coś zrobić, a nie takie konstrukcje, które nas od razu zwalą z nóg. To znaczy, nie próbujmy rozwiązać w ogóle żadnym narzędziem, nie tylko analizą SWOT, problemu. Jestem nieszczęśliwy, moje życie nie ma sensu, nie potrafię żyć, mam depresję. Bo to jest tak skomplikowane, tak złożone i z tak w ogóle wielu powodów wynika, z tak wielu czynników się składa, że nie da się tego rozwiązać tak. Mam depresję, jestem nieszczęśliwy, moje życie nie ma sensu. Problemów do rozwiązania jest mnóstwo. Trzeba wziąć jakiś realny. Na przykład. Nie mam satysfakcjonującej pracy. Albo jestem uzależniony. Albo za dużo czasu spędzam grając na komputerze, scrollując media społecznościowe. Tak, albo w moim domu jest syf. Albo nie mam przyjaciół. To już są jakieś rzeczy bardziej konkretne. No i analiza SWOT, ona jest przydatnym narzędziem do rozwiązywania w ogóle różnych i planowania bardzo różnych posunięć. W tym odcinku tłumaczę, jak wykorzystać ją do rozwiązania problemu. Jak zawsze w analizie SWOT wypisujemy mocne i słabe strony. Tak, zasoby i obciążenia, plusy, minusy, a następnie zastanawiamy się, w jaki sposób wykorzystać te atuty, w jaki sposób wzmocnić, nadrobić, kompensować braki, niedociągnięcia, ubytki. Kiedy chcemy rozwiązać jakiś problem, weźmy sobie problem palenia papierosów. Jakie mamy silne strony? Mamy na przykład motywację. Zrozumienie, dlaczego ja nie chcę palić. Umiejętność zorganizowania sobie czasu, tak żeby odwracać od tego uwagę. Silna wola. Słabe punkty to na przykład, że mam towarzystwo, które pali, więc będzie mnie to kusić. Nie umiem odbyć rozmowy telefonicznej bez papierosa, czy jakiejś ważnej rozmowy, tak? I jak wzmocnić, znaczy jak wykorzystać mocne strony? Silną wolę, motywację można jeszcze wzmacniać, na przykład ustalając sobie jakąś nagrodę za to, że się osiągnie jakiś cel, czyli na przykład tydzień nie będzie się palić. Jak sobie poradzić ze słabymi stronami, jeśli to palące towarzystwo
sprawia, że ja po prostu nie mogę się powstrzymać, jak oni palą i też palę, to należy zacząć ich unikać, przynajmniej na jakiś czas, tak? Na ten najtrudniejszy czas. Jeśli potrafię sobie zorganizować czas, tak żeby odwrócić uwagę od palenia, to wypisz dokładnie, w jaki sposób ją odwrócisz. Czy chodząc na przykład w miejsca, w których nie wolno palić, typu kino, może sobie pójdziesz przez pierwsze 3 dni do kina. 3 razy pod rząd, wieczorem po pracy, po szkole. Wpisuj też mocne i słabe strony, nie tylko twoje, ale sytuacji. A więc, że na przykład masz też jakieś towarzystwo, które nie pali, możesz się z nimi spotkać. Znasz kogoś, kto rzucił palenie. Znasz skuteczny sposób na rzucenie palenia, ktoś ci go polecił. Tak, to są zalety sytuacji. Wszystkie zasoby, jakie masz. Zasoby, które masz, to nie musi być twoja siła, tylko znaczy twoje cechy, twoje zalety, ale całej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Szukaj plusów zawsze we wszystkim. Nie bądź Zosia Samosia, nie bądź DDA Zosia Samosia. Tylko rozglądaj się wokół i sięgaj po zasoby wszelkie. Tak samo przy wzmacnianiu słabych stron. Zastanawiaj się, kto może ci pomóc, jak może ci pomóc, co może ci pomóc, co ci może ułatwić. Na przykład, jesteś ciężko uzależniony fizycznie od nikotyny. Jak wzmocnić tę słabą stronę? Tabex, desmoxan na przykład, czyli środki, które działają na te same receptory co nikotyna, a równocześnie nie są nikotyną, więc zaspokajają głód, a już pozwalają organizmowi odzwyczajać się od nikotyny. Często ludzie, którzy chcą coś rozwiązać, chcą coś osiągnąć, chcą coś naprawić, chcą w ogóle coś, mają właśnie syndrom Zosi Samosi. I jeśli nie zrobią czegoś własnymi siłami, to się w ogóle nie liczy. Na przykład sami się wyleczą. To jest taka klasyka wśród ludzi, którzy potrzebują terapii, psychoterapii. Nie, oni nie pójdą na terapię, nie pójdą na psychoterapię, nie będą brali leków, oni się sami wyleczą. Wiem, że może to paradoksalnie brzmieć, zważywszy na to, że właśnie uruchomiłam program autoterapii, co brzmi, jakbym popierała samosiowanie w tej sprawie, ale wcale go nie popieram. Ja daję tylko jedno z narzędzi, które wzmocni proces terapeutyczny, ale zalecam korzystanie i z psychiatry, i z psychoterapeuty w czasie leczenia się. I zdecydowanie odradzam syndrom Zosi Samosi z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, to jest mniej skuteczne niż korzystanie również z zasobów zewnętrznych, z wszelkich dostępnych możliwości. Jest to trochę niemoralne wobec otoczenia, wobec społeczeństwa. Jest to wspieranie swojego ego, co też jest szkodliwe i niemoralne i przeciwskuteczne. To jest utrudnianie przepływu dóbr i energii po prostu pomiędzy ludźmi, tak? Ograniczanie do siebie. To jest w końcu marnowanie czasu, który mógłbyś wykorzystać na to, żeby faktycznie coś poprawić, na takie próżne udowadnianie sobie i innym, że ty jesteś nie wiadomo kto i co.
puste unoszenie się dumą. I to jest pod przykrywką jakiejś delikatności, jakiejś wrażliwości, jakiejś godności. Tak naprawdę kryje się gorycz i jakaś zawiść, jakaś pretensja do świata, bo ty nie będziesz brał, ty możesz co najwyżej dawać, a ze swoimi problemami poradzisz sobie sam. No spoko. Radź sobie sam zupełnie. I utrudniaj innym życie z powodu tego, że twoje problemy są nierozwiązane. Tak to widzę. Więc w analizie SWOT pomyśl o wszystkich zasobach, jak najszerzej, o wszystkich możliwościach, o każdym, kto może ci pomóc, o każdym programie, który może ci pomóc, o gotowych rozwiązaniach, o wiedzy, którą możesz znaleźć na YouTubie na przykład, czy w ogóle w internecie, czy w bibliotece, tak? I dąż do tego, żeby rozwiązanie było maksymalnie szybkie i skuteczne. Czyli zrób tę analizę naprawdę solidnie, dlatego że jeśli nie wypiszesz wszystkich mocnych stron, to z nich nie skorzystasz. Jeśli nie wypiszesz wszystkich słabych stron, to się na nich przewrócisz. Ten odcinek nagrałam dlatego, że jest mi potrzebny do programu autoterapii, ale oczywiście, jeśli ktoś jest poza tym programem i nie korzysta z niego, to też polecam słowo wykorzystywać. Dziękuję bardzo.